A teraz my zwolnimy już kosze, ale na środku boiska zobaczycie kilka dosłownie cudów z piłkami, które potrafi wyczyniać Piotr Piwoński. Wielkie oklaski dla Piotrka! Tańczący z piłkami, dwie piłki jakby sklejone. My możemy klaskać w rytm muzyki. Zobaczcie, zobaczcie, kto to robi. Jedna piłka kręci się na drugiej. To nie są żadne oszukane piłki. Czasami dzieciaki, jak jeździmy po Polsce z pokazami, mówią, nie, te piłki mają jakieś magnesy w sobie. Gwarantuję wam, to są normalne piłeczki. Można nimi rzucać do kosza, można nimi podawać, kozłować, ale można nimi robić cuda. I do tego was zachęcamy, żeby próbować robić takie rzeczy jak ta! Moi drodzy, macie jakieś oklaski, macie jakieś energię za to? Mógłby tak chodzić dzień i noc. Na co dzień mieszkał w Krakowie, pewnie mógłby pielgrzymować do Krakowa, ale ma jeszcze mnóstwo plików za zanadrzu. Wszyscy klaszczemy, moi drodzy! Cały Sopot, całe Trójmiasto! I cała Polska, bo wszyscy tutaj jesteśmy z różnych miast. Pod dwiema nogami na drugą rączkę Piotrek Piwoński. Get to them hands up! Jeszcze raz. Wszyscy zwróćcie uwagę na to. Popatrzcie, piłka na prawej ręce pod nogą i złapą lewą ręką, no nie do wiary. Nie do wiary rzeczy. Przy Piłewski, on potrzebuje więcej piłek, moi drodzy. On potrzebuje więcej piłek. Piłeczki zupełnie jak w cyrku, a my możemy klaskać, tu nie ma się czemu przyglądać, tylko trzeba się tym cieszyć i jarać się, emocjonować. Oj, widzę, że niektórzy chodzili na rytmikę, elegancko. Gdzie jest czwarta piłka? Potrzebujemy czwartej piłeczki. Czwarta piłka już w jego ręku. Dwie piłki już w powietrzu, mamy cztery! Piotr Piwoński, Ergo Arena, finał Energa Basket Cup 2013. Wielkie brawa dla niego! One more, can I